Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest Paulina Mikulska, właścicielka showroomu Pozerki w Poznaniu i projektantka mody. Dzień dobry, witam, bardzo mi miło. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą, Paulino, ponieważ historię Twoją znam, historię Twoją zawodową, więc jest dużo takich wywiadów konkretnych na ten temat. Są to bardzo ciekawe wywiady i interesujące dla wielu ludzi. Natomiast stwierdziłam, że skoro ich jest tak dużo w tym temacie, to porozmawiamy o teraźniejszości. Chciałabym zapytać Ciebie, jak wygląda życie projektantki mody od kuchni? Ponieważ też mam siostrę, która ma 8 lat i to jest jej największe marzenie, żeby być projektantką kostiumów, to ona od trzeciego roku życia i pyta też mnie o to i stwierdziłam, że to jest też ciekawy temat, ponieważ teraz się zaczęły matury i może uda nam się odpowiedzieć na to pytanie, może zainspirujemy kogoś do takiego zawodu. Młode dziewczyny. No powiem Tobie szczerze, że ja też bardzo wcześnie wiedziałam, co będę chciała w życiu robić. I w sumie ten okres matur też jest dla mnie taki znaczący, bo właśnie wtedy zaczęła się też taka moja przygoda troszeczkę z telewizją, ponieważ po maturze z angielskiego u nas w szkole były przeprowadzane wywiady i niestety nikt nie chciał mnie do tego wywiadu zaprosić, więc po prostu zgłosiłam się sama. Mówię, że dzień dobry, ja bardzo chętnie opowiem o mojej maturze z angielskiego. No i okazało się, że dziennikarz Aleksander, który przeprowadzał ten wywiad, ma chody w siedzibie i udało mi się dostać na staż. I ten staż w TVN24 naprawdę bardzo dużo gdzieś tam wniósł w moje życie, takiego trochę też zainteresowania nie tylko właśnie stricte modą i lifestyle'em, ale takiego szerszego, szerzej rozumianego. Troszeczkę miałam też styczności wtedy z dziennikarkami, z takimi osobami, które gdzieś tam pozwoliły mi też spojrzeć na ubiór, na modę od troszeczkę innej strony. Po tym stażu zaczęłam już pracę w zupełnie innej branży, tak więc gdzieś tam troszeczkę chciałam spróbować każdej branży po troszeczku, żeby gdzieś swoją drogę też tak porządnie i świadomie wybrać. To mnie zaskoczyłaś, tego nie wiedziałam. Tego nie wiedziałaś. Tak, też bardzo marzyło mi się, aby dostać się na studia dziennikarskie. Niestety w moim roczniku, to była matura 2013, studia dziennikarskie były bardzo popularne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. No i zabrakło mi niestety kilku punktów, dlatego też wylądowałam na kulturoznawstwie, ale równie ciekawe studia, które bardzo polecam i tak naprawdę wydaje mi się, że żeby zostać dziennikarzem, to wystarczy trochę takiej, wiesz, zawziętości i takiego, no wiadomo, zainteresowania, umiejętności, ale też pasji. Dokładnie, to nie tylko studia z nas dziennikarzy zrobią, no ale gdzieś tam w międzyczasie się troszeczkę od tej wizji oddaliłam, poszłam w stronę mody, w stronę stylizacji, potem też projektowania i własnej marki, ale myślę, że to była dla mnie najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Tak, czyli dla osób, które nie wiedzą, zaczęłaś od bloga, tak naprawdę jeśli chodzi o drogę zawodową, wcześniej taką drogę bardziej pasji. I sprzedawałaś t-shirty na początku Twojej drogi i teraz już jesteś osobą, która naprawdę dużo osiągnęła w tym zawodzie, spełniasz się zawodowo. Jak to życie w ogóle wygląda od kuchni? Wiesz co, teraz to życie wygląda tak, że naprawdę mamy czas na wszystko. Wydaje mi się, że teraz, kiedy markę prowadzę już łącznie 7 lat, ale tak naprawdę prowadząc butik, to jest to około 5 lat, osiągnęłam taką organizację, że naprawdę mogę pozwolić sobie na to, żeby w ciągu dnia wyskoczyć na pilates czy do kosmetyczki, ponieważ wszystko, cała struktura firmy jest na tyle zorganizowana, że nawet jak wyjadę na tygodniowe wakacje, nic się nie wydarzy. Na mojej głowie są przede wszystkim takie najważniejsze wybory, czyli wybory tkanin, projektowanie nowych rzeczy. Czyli rysujesz sobie te... Rysuję albo raczej wyobrażam, drukuję mnóstwo inspiracji z internetu, do tego, wiesz, przyczepiam tkaniny, pokazuję to konstruktorkom i często też pewne rzeczy powstają po prostu w pracowni. Kiedy zaczynamy o czymś rozmawiać, upinamy to trochę na manekinie, wymieniamy się różnymi zdjęciami, to teraz troszeczkę tak działa, chociaż w najbliższą sobotę zapisałam się na kursy rysunku w szkole Forma, ponieważ... To ułatwia, prawda? Myślę, że to mocno ułatwi, ale największym ułatwieniem to w ogóle byłoby potrafić to zrobić samemu, ale myślę, że teraz już osiągnęłam trochę większy spokój, ale zawsze byłam osobą mało cierpliwą i powiem Tobie szczerze, że gdybym miała sama to wszystko upinać, szyć, odszywać, to naprawdę bym za długo chyba się z tym musiała męczyć i może bym straciła cały ten zapał. Ale jesteś perfekcjonistką?
specjalistą, że wszystko chcesz sama zrobić od początku do końca? Masz byłam i właśnie dlatego też wspomniałam Tobie o tym, że dopiero teraz mam taki fajny spokój i mogę właśnie, tak jak mówię, wyjechać i o wszystkim na chwilkę zapomnieć, zrobić sobie prawdziwe wolne od pracy, ale to wszystko zaczęło się wtedy, kiedy byłam w ciąży, kiedy po prostu fizycznie nie mogłam wszystkiego dopilnować, natomiast przed zajściem w ciążę byłam okropną perfekcjonistką i jestem przekonana, że dziewczyny, które ze mną wtedy współpracowały, miały mnie po prostu czasami dosyć, bo musiałam mieć wgląd do każdego wysłanego maila, do każdej prawie że wysłanej paczki, bo jak była źle naklejona naklejka, czy źle przewiązana wstążka, to ja już byłam, wiesz, nerwowa, ale po prostu wiadomo, skala rosła, więc też nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby wszystko robić od A do Z, bo to było po prostu też męczące. Już mój Kuba, mój mąż się, wiesz, denerwował, jak jeszcze na początku nie mieliśmy umowy podpisanej z firmą kurierską i o godzinie 23 jechaliśmy z paczkami na pocztę przy dworcu, żeby to wszystko nalać, żeby ze wszystkim zdążyć na czas. No ale wiadomo, takie są początki, że przeważnie rozkręcając tak swoją markę, chcesz wszystko zrobić po prostu perfekcyjnie sama. No a potem już kolej rzeczy przychodzi, tak, ale też dziewczyny, z którymi współpracuję, są już też tak zaangażowane i mam do nich tak wielkie zaufanie, wiedzą, co lubię i czego oczekuję, więc gdzieś ten kontakt, komunikacja też są w firmie bardzo ważne. Czyli w tej ciąży po prostu zauważyłaś, że jeśli nie będziesz robić tych wszystkich rzeczy, to tak naprawdę ten świat się nie zawali, prawda? Jeśli nie będziesz wydzielać sobie żył. Wiesz co, powiem Ci, że parę lat temu rozmawiałyśmy o różnych planach zawodowych, o różnych właśnie takich sprawach i inspirowałaś mnie tym, że wydaje mi się, że jesteś osobą ułożoną, jeśli chodzi o taką dobrą organizację czasu i spełnianie swoich celów, no bo coaching tutaj taki, jak studiowałaś, no to wiadomo, mamy cel, modelem SMART idziemy powoli do celu, musimy sobie wszystko określić i u Ciebie zawsze było tak, że jak coś powiedziałaś, to za parę dni już miałaś taki plan, czyli pamiętam, była taka rozmowa, że powiedziałaś, że planujesz napisać książkę i sobie pomyślałam, matko, książkę to jest w ogóle wielkie przedsięwzięcie i za dwa dni już mówiłaś, że już rozmawiałaś z jakimś wydawcą, że już tu w ogóle miałaś telefony i właśnie to moim zdaniem jest ten czynnik, który sprawia, że osiągasz sukces, że właśnie jeśli masz jakiś pomysł, to nie tak jak inni ludzie, że sobie ja tutaj pomarzę, a to na drugi dzień też, za miesiąc, ale fajny pomysł, tylko masz pomysł i zaraz bierzesz się do pracy, prawda? Czy to jest właśnie to prawda, ale zobacz, tej książki do dzisiaj nie ma, ale są trzy rozdziały napisane i tak naprawdę... To był tylko taki przykład, bo inne rzeczy ale, faktycznie... Ale dobry przykład, bo teraz ty mnie dzisiaj, wiesz, motywujesz, ale faktycznie wtedy tak do tego przysiadłam, że zrobiłam totalne rozeznanie i nawet zaczęłam z jedną znajomą tą książkę pisać i trzy rozdziały już powstały. I no pewnie wymagają jeszcze mojej korekty, ale faktycznie chciałabym, żeby to kiedyś zostało wydane albo na zasadzie mojej prywatnej pamiątki, albo w formie e-booka, bo jest tam trochę wspomnień, ale trochę też takich rad, które chciałabym udzielać właśnie dziewczynom na starcie. Teraz troszeczkę wszystko się przez obecny szalony okres pozmieniało i tak jak mówisz, nawet z tym planowaniem, tak jak zawsze wszystko, co zaplanowałam, się realizowało. Tak w ostatnim czasie ciężko było cokolwiek zaplanować i jedna z takich sesji, która najbardziej mi się marzyła w zeszłym roku, nie mogła się odbyć, bo nie można było się po prostu przemieszczać i wyjechać w dane miejsce, które zaplanowałam. Mam nadzieję, że w tym roku się to uda, ale tak jak mówisz, bardzo dużo osób coś wymyśla, ma pomysły, zastanawia się, za długo się przymierza, a nagle ktoś nas wyprzedzi i często, wiesz, te plany gdzieś się rozmyją, a szkoda, bo tak naprawdę, jeżeli to jest w miarę realne do osiągnięcia, do zrealizowania, to wydaje mi się, że jak nie będziemy próbować, a mamy przeczucie, że coś może się udać, że coś może odnieść sukces, to wydaje mi się, że po prostu trzeba do tego dążyć. No te studia myślę, że nam też mocno pomogły, studia coachingowe, podyplomowe w takim osiąganiu celów i jakby wszystko wydaje się jakby łatwiejsze, jeżeli rozpiszesz sobie kroki, które cię do danego celu zbliżają. I wydaje mi się, że u mnie to jest taka właśnie podstawa, że oprócz tego, że mam coś w głowie, to po prostu planujemy sobie tutaj wewnętrznie w naszym zespole konkretne działania i często też konkretne terminy, bo tak naprawdę te terminy są teraz bardzo ważne, a nawet w tej pracy w branży modowej, może wiele osób o tym nie wie, ale wiele rzeczy trzeba zrobić z ogromnym wyprzedzeniem i tak naprawdę my teraz mamy w głowie już prawie, że skończoną kolekcję na jesień, zimę, gdzie tak naprawdę w sklepach dopiero pojawia się lato i zdarza się tak, że wprowadzamy
też coś impulsywnie, bo wiemy, że brakuje nam super zwiewnych sukienek czy czegoś, co możemy wyprodukować powiedzmy w tydzień. Natomiast realnie to my musimy już kończyć kolekcję jesień zimy, żeby zdążyć ją jeszcze w wakacje sfotografować. Więc faktycznie bardzo ważna umiejętność, organizacja. No właśnie, czyli uściślając, przepraszam, jeśli chciałbyśmy tak powiedzieć w kilku krokach, jaki jest ten sposób, przepis na sukces, to jest cierpliwość, planowanie i wdrażanie tych rzeczy od razu, prawda? Żeby nie czekać, nie marząc sobie, tak? Tylko od razu wdrażasz w życie. Ale też takie trzeźwe spojrzenie na to, co planujemy zrobić, znajomość konkurencji i w ogóle znajomość, dobre kontakty z ludźmi. To jest, uważam, że podstawa, ponieważ kiedy ja zaczynałam i kiedy zaczynałam produkować t-shirty i kiedy otwierałam pierwszy showroom, to ja nie miałam budżetu. Na t-shirty tata pożyczył mi 1000 zł i śmiał się, że na pewno mu nie zwrócę, natomiast zdziwił się, bo szybko mu zwróciłam. No, a dzisiaj za 1000 zł tak naprawdę zrobiłybyśmy niewiele, więc wiadomo, trzeba sobie też oszacować, co ile będzie kosztowało i na ile mamy szansę wybić się z tym danym produktem na tle innych. Natomiast właśnie otwierając showroom, tak samo, kwestia znajomości, to, że zaprosiłam kilka marek do współpracy, które na początku dokładały się do czynszu, to są wszystko takie trochę, wiesz, impulsy, nagle przyjdzie ci coś do głowy, ale możesz to rozwinąć i nagle bez budżetu otwierasz showroom. Nie masz pieniędzy na meble, zgłaszasz się do salonu meblowego, który wypożycza ci je na zasadzie reklamy. No właśnie. Tak naprawdę bardzo dużo osób nie wierzyło w to, że to się uda, no a tak naprawdę doprowadziło to mnie tutaj, gdzie dzisiaj jestem, czyli dzisiaj jesteśmy w showroomie już tylko i wyłącznie pozerek przy ulicy Młyńskiej 12, więc uważam, że jest to naprawdę adres, którym można się pochwalić. Dokładnie, bo tutaj są wielkie projekty i niedawno była Joanna Przetakiewicz, Zero Nowych Kobiet tutaj, no jest to taki prestiżowy adres, prawda? A jeśli chodzi o Twoje plany na przyszłość, plany zawodowe, bo oprócz tego, że masz tutaj swój showroom, jesteś projektantką, to prowadzisz również, macie z koleżanką tutaj z pracy, również prowadzicie podcasty, tak? I oprócz tych podcastów jeszcze spotkania z kobietami, czyli to nie jest tylko stricte... Tak, ja powiem Tobie szczerze, że od kiedy zaczęłam tą swoją wizję wdrażać na te pozerki, to nigdy nie było tak, że to jest produkt i koniec. Zaczynało się od bloga, więc to zawsze było trochę pokazywanie takiego lifestyle'u, całej otoczki, tego, gdzie spędzam czas, w jaki sposób. To było tak naprawdę... Teraz to wszystko jest na Instagramie, kiedyś było naprawdę na blogu, więc trzeba było się napracować, żeby spisać post, zrobić całą sesję zdjęciową. Teraz robimy jedno zdjęcie i 5 hashtagów i to wystarczy. W każdym razie zawsze to była ta historia i taka fajna otoczka. Ja też zanim otworzyłam pozerki, współorganizowałam bardzo fajny projekt z dwoma koleżankami, projekt Mała Czarna i to były pokazy mody w Poznaniu, które już na koniec robiłyśmy na skalę około 1000 osób, więc tak naprawdę duże wydarzenie. Ostatnio odbyło się na targach, potem się troszeczkę rozeszłyśmy zawodowo, więc na tej 10. edycji stanęło, ale to mi dało też takie zaplecze właśnie pod kątem organizacji. Tak więc zawsze gdzieś tam otwarcia pozerek były huczne, zawsze podczas sesji zdjęciowych też dużo rzeczy się działo i rozmawiałyśmy i wrzucałyśmy backstage. Nigdy nie pokazywałyśmy samego produktu, tylko zawsze też taką opowieść, historię przedstawiałyśmy modelki, aby klient jakby widział więcej. I to myślę, że nas bardzo długo wyróżniało. Teraz ogólnie mam wrażenie, że jest taka moda, że każdy tak pokazuje, wiesz, to zaplecze, pokazuje to, co robi, ale my zawsze dawałyśmy od siebie coś więcej. Rzeczy, które często są, mój mąż zawsze się śmiał, po co to robisz, przecież nic na tym nie zarabiasz. Typu właśnie pierwsze spotkania, pozerki Girl Talks, które się odbywały przed pandemią. Też tak uważam, że wiesz, jakby traktuję to jako przekazywanie wiedzy, zapraszanie fajnych, ciekawych, inspirujących kobiet. Jak zaczęła się pandemia, organizowałyśmy również live'y z ciekawymi osobami, wtedy był szał na te live'y, więc one naprawdę miały bardzo fajne zasięgi. I wiadomo, nikt z tego niczego nie zarabiał, natomiast było to przekazywanie energii, podtrzymywanie się na duchu w takim trudniejszym czasie, więc uważam, że to wszystko było warto. Dokładnie. I tak samo teraz, kiedy na razie nie możemy wrócić do organizacji eventów, które były naprawdę bardzo fajną formą spędzania. W sumie takiej soboty przychodziły, wiesz, kobiety z dziećmi, z przyjaciółkami, były targi, były panele dyskusyjne, ale było też dużo edukacji podczas drugiego spotkania o zrównoważonej modzie, więc zawsze tutaj była ta wartość dodana. Natomiast teraz zdecydowałyśmy się, aby te inspirujące kobiety zapraszać do rozmów. I Zuza, która
która tutaj też w Pozerkach pracuje, studiuje również dziennikarstwo w Warszawie, więc ma takie zacięcie dziennikarskie, przeprowadza fantastycznie zresztą te rozmowy i można je wysłuchać na Spotify'u. Wystarczy wpisać Pozerki Girl Talks. Mamy chyba 4 albo 5 odcinków, ale mniej więcej co 1,5 tygodnia pojawia się nowy, więc myślę, że jest to fajna forma przy bieganiu, czy przy, wiesz, kiedy jedziemy i stoimy w korku, można sobie włączyć i czegoś się dowiedzieć. I tam jest też również historia Pauliny, czyli historia, jak doszła do tego, jak zaczynała początki Twojej drogi. Jesteś, oprócz tego, że masz masę tych wszystkich rzeczy, to jeszcze jesteś stylistką w Poznaniu, w Galerii Poznania w Poznaniu, prawda? Czyli to cały czas funkcjonuje, ta Twoja... Tak. Powiem szczerze, że myślałam, że to w pewnym momencie będzie już troszeczkę mi kolidowało, ponieważ współpracę z Poznaniem zaczęłam, jak tylko powstało to centrum handlowe i faktycznie to była wtedy bardzo innowacyjna usługa. To jest usługa, która jest darmowa dla klientów, więc naprawdę uważam, że super, warto z tego korzystać. Potem zaszłam w ciążę, miałam chwilę przerwy, w międzyczasie doszła jeszcze jedna stylistka, Sylwia, która jest do dzisiaj, ale okazało się, że usługa ma takie wzięcie, że na dzień dzisiejszy jesteśmy tam we dwie. To są indywidualne spotkania z klientami, na które można się umawiać ze mną we wtorki i w czwartki. Teraz galerie, jak wiemy, ruszyły, więc... A jak się umówić? Wystarczy wejść na stronę albo zadzwonić na infolinię Poznani, wypełnić krótki formularz. Takie spotkanie też do niczego nie zobowiązuje, więc uważam, że jest to fajna forma. Bez problemu sobie radzę, bo to są 2 dni w tygodniu, gdzie po prostu jestem w stanie sobie to zaplanować, a powiem Tobie szczerze, że tutaj wiadomo, mamy jakieś ograniczone grono klientek, które lubią nasz styl, lubią Pozerki, lubią polskich projektantów. Natomiast w Poznaniu spotykam tak różnorodnych ludzi, że powiem Tobie szczerze, że cały czas się o tym uczę. Jakie są też potrzeby tych klientek, czego będziemy dzisiaj szukały, wiesz, co chcą ukryć, a co wyeksponować. Klientek czy klientów też? Klientów również, oczywiście rzadziej. I są też czasami takie, wiesz, trochę śmieszne te stylizacje na zasadzie, że pan chciałby wypić kawę, aha, wiesz, a może potem pomyślałby o zakupach, więc jest też dosyć zabawnie. Natomiast klientek jest dużo, dużo więcej i naprawdę są bardzo różne. Od pań, które chcą właśnie przedyskutować, jakie kolory im pasują, jakie fasony i po prostu tą godzinę siedzimy i rozmawiamy, po klientki bardzo zdecydowane, które po prostu idą, szaleją, kupują i odświeżają garderobę na wiosnę, albo po prostu szukają czegoś na konkretną okazję. Tak więc myślę, że też to wykształcenie coachingowe bardzo mocno mi pomaga w tej pracy, ponieważ czasami ktoś przychodzi do stylistki, a tak naprawdę zmaga się z innym problemem czy dylematem, a myśli, że to przez to, że po prostu czuje się niepewny, bo nie potrafi się ubrać. Więc to są różne historie. Ale naprawdę cały czas w tej pracy się uczę i przekładam to też na pracę tutaj w swojej marce. Mhm. To prawda, teraz w tych czasach zauważyłam, że do wielu różnych branż, do wielu ludzi z różnych branży przychodzą ludzie i chcą się tutaj, chcą porozmawiać, wyżalić się, bo teraz mają różne problemy, czy finansowe, i zamiast do psychologa to idą czy do fryzjerów, do kosmetyczek, tak, prawda, do różnych takich innych osób. Powiedz, czym się inspirujesz? Kto cię inspiruje w życiu? Powiem Tobie szczerze, że najbardziej zawsze inspirowały mnie podróże, dlatego teraz troszeczkę czuję, wiesz, ten deficyt takiej inspiracji i takich różnorodnych bodźcy, ponieważ ja najbardziej lubię wyjazdy, wiesz, do dużych miast, krótkie wyjazdy, nie lubię siedzieć za długo. Egzotyczne kierunki jeszcze nie były mi pisane, więc może jak wyjadę, wiesz, na Bali, to już w ogóle wrócę z głową pełną pomysłów, albo tam zostanę jak Ania Skóra. Natomiast wszystkie takie wypady do takich fajnych właśnie stolic, najlepiej wspominam wyjazd do Tel Awiwu, po którym naprawdę głowa po prostu mi pękała, ponieważ tam naprawdę można spotkać bardzo wielu, w ogóle jest bardzo duża mieszanka kultur, ale ludzie są w ogóle bardzo ładni, wszyscy są zadbani, dużo osób biega i naprawdę tam można sobie tych wszystkich ludzi poobserwować, zobaczyć też, jak się ubierają, więc podróże to jest po prostu numer jeden. Też inna mentalność ludzi, prawda? Oczywiście, są bardziej otwarci. Ta Tel Awiw to wszyscy porównują trochę do takiego Miami, chociaż w Miami nie byłam, ale może coś w tym, wiesz, coś w tym jest. Natomiast teraz już prawie rok, od kiedy w sumie tych wyjazdów tak za bardzo no nie ma takiej dużej możliwości. My też jesteśmy raczej takimi osobami, które patrzą bezpiecznie, więc wiesz, wolimy poczekać niż ryzykować, zaraz będziemy zaszczepieni, to już będzie trochę inaczej. W każdym razie no nie powiem, że inspiruję się od projektantów, bo to tak naprawdę robią sieciówki, więc uważam, że to jest jakby droga na skróty, ale
ale też polski projektant nigdy nie wygra z sieciówką, bo wiadomo, trendy są sezonowe, jednak jeżeli klient wybiera trend, to chciałby go mieć albo od projektanta, albo po prostu w dobrej cenie, bo wie, że zaraz to będzie wymieniał, więc my raczej stawiamy na jakość. Nasza ta kolekcja to nawet nie była nowa kolekcja, tylko postanowiłyśmy pokazać w nowej odsłonie takie klasyki pozerek, czyli rzeczy ponadczasowe, bawełniane topy, które fajnie modelują sylwetkę, popelinowe koszule, takie oversize, które wyglądają, jakbyś pożyczyła je od swojego faceta. I takie rzeczy, które wiesz, kupimy, zainwestujemy, pozostaną z nami na lata. Więc zdecydowanie tak, ten rok w pozerkach jak na razie jest taki dosyć bezpieczny, basicowy. No ale mam nadzieję, że po wakacjach, które może coś więcej przyniosą, to ta kampania jesienno-zimowa będzie troszeczkę bardziej szalona, żeby faktycznie te nasze klientki troszeczkę zaskoczyć. A gdzie więcej, no inspiruje mnie na pewno też kino, teatr, muzyka, takie wiesz, rzeczy związane z kulturą, ale nie stricte sfokusowane, na pewno nie blogerki modowe i wiesz, ten jakby taki hermetyczny świat, bo to faktycznie trzeba spojrzeć gdzieś dalej, gdzieś szerzej, żeby po prostu też nie powielać. A jak dużą moc ma Instagram? Myślę, że ma dużą, ale też niestety wydaje mi się, że coraz mniejszą, że troszeczkę wszyscy już mamy dosyć tego, wiesz, pokazywania, bo to trudno jest ukryć, że pewne rzeczy są po prostu sponsorowane i nie są naturalne. Ja sama prowadzę swoje prywatne konto, które ma już prawie 10 tysięcy obserwatorów, więc też tych propozycji współprac mam dużo, ale naprawdę mocno je przesiewam, bo nie zawsze chodzi o to, żeby zarobić ten 1000 zł, tylko żeby pokazać, wiesz, jeżeli to jest zgodne ze mną, mi się podoba i faktycznie bym z tego korzystała, stała, to jak najbardziej chętnie dam ten rabat dla obserwatorów i skorzystam z takiej współpracy. Natomiast sama w ogóle nie oglądam tego typu dziewczyn, ponieważ uważam, że jest to dla mnie takie, wiesz, trochę nieautentyczne, a poza tym no nic to nie wnosi. Ja też nie jestem zakupoholiczką, jestem raczej wbrew pozorom minimalistką, więc jeżeli chodzi o siłę internetu, my też współpracujemy z dziewczynami, które mają małe zasięgi, ale mają po prostu fajny content, są ciekawymi osobami z wykształcenia, podróżują. Jedna współpraca, którą podjęłyśmy, była odpłatna. No i faktycznie przełożyła się na sprzedaż, ale to też może nie jest do końca target klientek, na których nam zależy. Wiesz, jednak mamy takie już wypracowane kontakty, klientki, które też szyją na miarę, które nas znają prywatnie, personalnie, mają do nas zaufanie. Są produkty, które sprzedajemy bardziej masowo, jak t-shirty czy topy, ale jednak cenimy sobie, wiesz, tą autentyczność, ten taki kontakt z klientem i to, że klientka się dowie od swojej przyjaciółki, która ma fajną spódnicę, o, pozerki, a nie, że będzie jej wyskakiwała, wiesz, z szafy reklama i każda, wiesz, influencerka będzie teraz w danym topie. To nie jest jakby nasz styl. Paulina, na zakończenie powiedz, co byś zrobiła, gdybyś się nie bała? Kto powiedział, że się boję? No właśnie, wydaje mi się, że jesteś odważna. Czy jest jakaś taka rzecz, którą zrobiłabyś, gdybyś się nie bała? Na pewno bym pomieszkała trochę za granicą, wiesz, to akurat zawsze mnie tutaj trzymało, że jestem bardzo związana z rodzicami i jestem taką osobą, tak jak już wspomniałam, bardzo bezpieczną, a gdybym się nie bała, to pewnie od razu po maturze wyjechałabym sobie, wiesz, pomieszkać gdzieś za granicą, trochę doświadczyć czegoś innego, czegoś nowego, bo teraz jak sobie, wiesz, popatrzę wstecz, to właśnie o tym zawsze myślę, że szkoda, że nigdy nie poznałam trochę szerzej tego świata, chociaż może, wiesz, tak? Tak, ja mam to samo i też sobie myślę, że właśnie dlaczego chciałabym w ogóle to zrobić nawet teraz, bo wydaje mi się, że za kilka, za może 20 lat będę żałować, czemu tego nie zrobiłam, gdy była młoda, gdy jeszcze nie miałam zobowiązań, dokładnie. To jest jakby jedyna rzecz, ale zawsze miałam jeszcze chłopaka na miejscu, tak. Już tutaj te koszulki i po prostu, no to może ten strach mnie gdzieś, wiesz, ale zawsze możesz sobie na przykład na miesiąc gdzieś wyjechać i taka możliwość pewnie by była kiedyś. No może kiedyś, masz rację. Fajnie by było się trochę oderwać, zmienić otoczenie i po prostu spróbować takiego, wiesz, innego życia, może nawet prostszego w jakimś takim bardziej ustronnym miejscu, a może właśnie w takim, wiesz, szalonym i głośnym mieście, kto wie. Bardzo mi się z Tobą rozmawia dobrze i zawsze dużo rozmawiamy. Ten czas niestety nam ucieka, ale chciałabym na koniec jeszcze pokazać Twojego pieska. Dobrze. Bo jest po prostu przepiękny, przemiły i no, to jest właśnie pies. Wczoraj był u fryzjera, więc dzisiaj jest bardzo elegancki. Powiedz, jak się nazywa? To jest Bebe, od ciasteczek Bebe. Jest to tutaj wierny towarzysz, tak. nasz w pozerkach. Zawsze Cię wspiera i w wywiadach i w całym... tutaj we wszystkim, co robisz. Także dzięki Ci, Paulina. Bardzo dziękuję, że przyjechałaś. Także dzięki. Do zobaczenia. I do zobaczenia.
Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest Paulina Mikulska, właścicielka showroomu Pozerki w Poznaniu i projektantka mody. Dzień dobry, witam, bardzo mi miło. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą, Paulino, ponieważ historię Twoją znam, historię Twoją zawodową, więc jest dużo takich wywiadów konkretnych na ten temat. Są to bardzo ciekawe wywiady i interesujące dla wielu ludzi. Natomiast stwierdziłam, że skoro ich jest tak dużo w tym temacie, to porozmawiamy o teraźniejszości. Chciałabym zapytać Ciebie, jak wygląda życie projektantki mody od kuchni? Ponieważ też mam siostrę, która ma 8 lat i to jest jej największe marzenie, żeby być projektantką kostiumów, to ona od trzeciego roku życia i pyta też mnie o to i stwierdziłam, że to jest też ciekawy temat, ponieważ teraz się zaczęły matury i może uda nam się odpowiedzieć na to pytanie, może zainspirujemy kogoś do takiego młode zawodu. Dziewczyny. No powiem to szczerze, że ja też bardzo wcześnie wiedziałam, co będę chciała w życiu robić. I w sumie ten okres matur też jest dla mnie taki znaczący, bo właśnie wtedy zaczęła się też taka moja przygoda troszeczkę z telewizją, ponieważ po maturze z angielskiego u nas w szkole były przeprowadzane wywiady i niestety nikt nie chciał mnie do tego wywiadu zaprosić, więc po prostu zgłosiłam się sama. Mówię, że dzień dobry, ja bardzo chętnie opowiem o mojej maturze z angielskiego. No i okazało się, że dziennikarz Aleksander, który przeprowadzał ten wywiad, ma chody w siedzibie i udało mi się dostać na staż. I ten staż w TVN24 naprawdę bardzo dużo gdzieś tam wniósł w moje życie takiego trochę też zainteresowania nie tylko właśnie stricte modą i lifestyle'em, ale takiego szerszego, szerzej rozumianego. Troszeczkę miałam też styczności wtedy z dziennikarkami, z takimi osobami, które gdzieś tam pozwoliły mi też spojrzeć na ubiór, na modę od troszeczkę innej strony. Po tym stażu zaczęłam już pracę w zupełnie innej branży, tak więc gdzieś tam troszeczkę chciałam spróbować każdej branży po troszeczku, żeby gdzieś swoją drogę też tak porządnie i świadomie wybrać. To że mnie zaskoczyłaś, tego nie wiedziałam. Tego mnie nie wiedziałaś. Tak, też bardzo, bardzo marzyło mi się, aby dostać się na studia dziennikarskie. Niestety w moim roczniku, to była matura 2013, studia dziennikarskie były bardzo popularne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. No i zabrakło mi niestety kilku punktów, dlatego też wylądowałam na kulturoznawstwie, ale równie ciekawe studia, które bardzo polecam i tak naprawdę wydaje mi się, że żeby zostać dziennikarzem, to wystarczy trochę takiej, wiesz, zawziętości i takiego, no wiadomo, zainteresowania, umiejętności, ale też pasji, dokładnie, to nie tylko studia z nas dziennikarze zrobią, no ale gdzieś tam w międzyczasie się troszeczkę od tej wizji oddaliłam, poszłam w stronę mody, w stronę stylizacji, potem też projektowania i własnej marki, ale myślę, że to była dla mnie najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Tak, czyli dla osób, które nie wiedzą, zaczęłaś od bloga, tak naprawdę jeśli chodzi o drogę zawodową, wcześniej taką drogę bardziej pasji. I sprzedawałaś t-shirty na początku swojej drogi i teraz już jesteś osobą, która naprawdę dużo osiągnęła w tym zawodzie, spełniasz się zawodowo. I jak to życie w ogóle wygląda od kuchni? Wiesz co, teraz to życie wygląda tak, że naprawdę mamy czas na wszystko. Wydaje mi się, że teraz, kiedy markę prowadzę już łącznie 7 lat, ale tak naprawdę prowadząc butik, to jest to około 5 lat, osiągnęłam taką organizację, że naprawdę mogę pozwolić sobie na to, żeby w ciągu dnia wyskoczyć na pilates czy do kosmetyczki, ponieważ wszystko, cała struktura firmy jest na tyle zorganizowana, że nawet jak wyjadę na tygodniowe wakacje, nic się nie wydarzy. Na mojej głowie są przede wszystkim takie najważniejsze wybory, czyli wybory tkanin, projektowanie nowych rzeczy. Czyli rysujesz sobie te... Rysuję albo raczej wyobrażam, drukuję mnóstwo inspiracji z internetu, do tego, wiesz, przyczepiam tkaniny, pokazuję to konstruktorkom i często też pewne rzeczy powstają po prostu w pracowni. Kiedy zaczynamy o czymś rozmawiać, upinamy to trochę na manekinie, wymieniamy się różnymi zdjęciami. To teraz troszeczkę tak działa, chociaż w najbliższą sobotę zapisałam się na kursy rysunku w szkole Forma, ponieważ to ułatwia, prawda? Kiedy myślę, że to mocno ułatwi, ale największym ułatwieniem to w ogóle byłoby potrafić to zrobić samemu, ale myślę, że teraz już osiągnęłam trochę większy spokój, ale zawsze byłam osobą mało cierpliwą i powiem tobie szczerze, że gdybym miała sama to wszystko upinać, szyć, odszywać, to naprawdę bym za długo chyba się z tym musiała męczyć i może bym straciła cały ten zapał. Ale jesteś perfekcjonistą?
że wszystko chcesz sama zrobić od początku do końca? Byłam i właśnie dlatego też wspomniałam Tobie o tym, że dopiero teraz mam taki fajny spokój i mogę właśnie, tak jak mówię, wyjechać i o wszystkim na chwilkę zapomnieć, zrobić sobie prawdziwe wolne od pracy, ale to wszystko zaczęło się wtedy, kiedy byłam w ciąży, kiedy po prostu fizycznie nie mogłam wszystkiego dopilnować, natomiast przed zajściem w ciążę byłam okropną perfekcjonistką i jestem przekonana, że dziewczyny, które ze mną wtedy współpracowały, miały mnie po prostu czasami dosyć, bo musiałam mieć wgląd do każdego wysłanego maila, do każdej prawie że wysłanej paczki, bo jak była źle naklejona naklejka, czy źle przewiązana wstążka, to ja już byłam, wiesz, nerwowa, ale po prostu wiadomo, skala rosła, więc też nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby wszystko robić od A do Z, bo to było po prostu też męczące. Już mój Kuba, mój mąż się, wiesz, denerwował, jak jeszcze na początku nie mieliśmy umowy podpisanej z firmą kurierską i o godzinie 23 jechaliśmy z paczkami na pocztę przy dworcu, żeby to wszystko nalać, żeby ze wszystkim zdążyć na czas. No ale wiadomo, takie są początki, że przeważnie rozkręcając tak swoją markę, chcesz wszystko zrobić po prostu perfekcyjnie sama. No a potem już kolej rzeczy przychodzi, tak, ale też dziewczyny, z którymi współpracuję, są już też tak zaangażowane i mam do nich tak wielkie zaufanie, wiedzą, co lubię i czego oczekuję, więc gdzieś ten kontakt, komunikacja też są w firmie bardzo ważne. Czyli w tej ciąży po prostu zauważyłaś, że jeśli nie będziesz robić tych wszystkich rzeczy, to tak naprawdę ten świat się nie zawali, prawda? Jeśli nie będziesz wydzielać sobie żył. Wiesz co, powiem Ci, że parę lat temu rozmawiałyśmy o różnych planach zawodowych, o różnych właśnie takich sprawach i inspirowałaś mnie tym, że wydaje mi się, że jesteś osobą ułożoną, jeśli chodzi o taką dobrą organizację czasu i spełnianie swoich celów, no bo coaching tutaj taki, jak studiowałaś, no to wiadomo, mamy cel, modelem SMART idziemy powoli do celu, musimy sobie wszystko określić i u Ciebie zawsze było tak, że jak coś powiedziałaś, to za parę dni już miałaś taki plan, czyli pamiętam, była taka rozmowa, że powiedziałaś, że planujesz napisać książkę i sobie pomyślałam, matko, książkę to jest w ogóle wielkie przedsięwzięcie i za dwa dni już mówiłaś, że już rozmawiałaś z jakimś wydawcą, że już tu w ogóle miałaś telefony i właśnie to moim zdaniem jest ten czynnik, który sprawia, że osiągasz sukces, że właśnie jeśli masz jakiś pomysł, to nie tak jak inni ludzie, że sobie ja tutaj pomarzę, a to na drugi dzień też, za miesiąc, ale fajny pomysł, tylko masz pomysł i zaraz bierzesz się do pracy, prawda? Czy to jest właśnie to prawda, ale zobacz, tej książki do dzisiaj nie ma, ale są trzy rozdziały napisane i tak naprawdę... To był taki przykład, bo inne rzeczy ale, faktycznie... Ale dobry przykład, bo teraz Ty mnie dzisiaj, wiesz, motywujesz, ale faktycznie wtedy tak do tego przysiadłam, że zrobiłam totalne rozeznanie i nawet zaczęłam z jedną znajomą tą książkę pisać i trzy rozdziały już powstały. I no pewnie wymagają jeszcze moje korekty, ale faktycznie chciałabym, żeby to kiedyś zostało wydane albo na zasadzie mojej prywatnej pamiątki, albo w formie e-booka, bo jest tam trochę wspomnień, ale trochę też takich rad, które chciałabym udzielać właśnie dziewczynom na starcie. Teraz troszeczkę wszystko się przez obecny szalony okres pozmieniało i tak jak mówisz, nawet z tym planowaniem, tak jak zawsze wszystko, co zaplanowałam, się realizowało. Tak w ostatnim czasie ciężko było cokolwiek zaplanować i jedna z takich sesji, która najbardziej mi się marzyła w zeszłym roku, nie mogła się odbyć, bo nie można było się po prostu przemieszczać i wyjechać w dane miejsce, które zaplanowałam. Mam nadzieję, że w tym roku się to uda, ale tak jak mówisz, bardzo dużo osób coś wymyśla, ma pomysły, zastanawia się, za długo się przymierza, a nagle ktoś nas wyprzedzi i często, wiesz, te plany gdzieś się rozmyją, a szkoda, bo tak naprawdę, jeżeli to jest w miarę realne do osiągnięcia, do zrealizowania, to wydaje mi się, że jak nie będziemy próbować, a mamy przeczucie, że coś może się udać, że coś może odnieść sukces, to wydaje mi się, że po prostu trzeba do tego dążyć. No te studia myślę, że nam też mocno pomogły, studia coachingowe, podyplomowe w takim osiąganiu celów i jakby wszystko wydaje się jakby łatwiejsze, jeżeli rozpiszesz sobie kroki, które cię do danego celu zbliżają. I wydaje mi się, że u mnie to jest taka właśnie podstawa, że oprócz tego, że mam coś w głowie, to po prostu planujemy sobie tutaj wewnętrznie w naszym zespole konkretne działania i często też konkretne terminy, bo tak naprawdę te terminy są teraz bardzo ważne, a nawet w tej pracy w branży modowej, może wiele osób o tym nie wie, ale wiele rzeczy trzeba zrobić z ogromnym wyprzedzeniem i tak naprawdę my teraz mamy w głowie już prawie, że skończoną kolekcję na jesień-zimę, gdzie tak naprawdę w sklepach dopiero pojawia się lato i zdarza się tak, że wprowadzamy
też coś impulsywnie, bo wiemy, że brakuje nam super zwiewnych sukienek czy czegoś, co możemy wyprodukować powiedzmy w tydzień. Natomiast realnie to my musimy już kończyć kolekcję jesień-zimę, żeby zdążyć ją jeszcze w wakacje sfotografować. Więc faktycznie bardzo ważna umiejętność, organizacja. No właśnie, czyli uściślając, przepraszam, jeśli chciałbyśmy tak powiedzieć w kilku krokach, jaki jest ten sposób, przepis na sukces, to jest cierpliwość, planowanie i wdrażanie tych rzeczy od razu, prawda? Żeby nie czekać, nie marząc sobie, tak? Tylko od razu wdrażasz w życie. Ale też takie trzeźwe spojrzenie na to, co planujemy zrobić, znajomość konkurencji i w ogóle znajomość, dobre kontakty z ludźmi. To jest, uważam, że podstawa, ponieważ kiedy ja zaczynałam i kiedy zaczynałam produkować t-shirty i kiedy otwierałam pierwszy showroom, to ja nie miałam budżetu. Na t-shirty tata pożyczył mi 1000 zł i śmiał się, że na pewno mu nie zwrócę, natomiast zdziwił się, bo szybko mu zwróciłam. No, a dzisiaj za 1000 zł tak naprawdę zrobiłybyśmy niewiele, więc wiadomo, trzeba sobie też oszacować, co ile będzie kosztowało i na ile mamy szansę wybić się z tym danym produktem na tle innych. Natomiast właśnie otwierając showroom tak samo, kwestia znajomości, to, że zaprosiłam kilka marek do współpracy, które na początku dokładały się do czynszu, to są wszystko takie trochę, wiesz, impulsy, nagle przyjdzie ci coś do głowy, ale możesz to rozwinąć i nagle bez budżetu otwierasz showroom. Nie masz pieniędzy na meble, zgłaszasz się do salonu meblowego, który wypożycza ci je na zasadzie reklamy. No tak naprawdę bardzo dużo osób nie wierzyło w to, że to się uda, no a tak naprawdę doprowadziło to mnie tutaj, gdzie dzisiaj jestem, czyli dzisiaj jesteśmy w showroomie już tylko i wyłącznie pozerek przy ulicy Młyńskiej 12, więc uważam, że jest to naprawdę adres, którym można się pochwalić. Dokładnie, bo tutaj są wielkie projekty i niedawno była Joanna Przetakiewicz, Zero Nowych Kobiet tutaj, no jest to taki prestiżowy adres, prawda? A jeśli chodzi o Twoje plany na przyszłość, plany zawodowe, bo oprócz tego, że masz tutaj swój showroom, jesteś projektantką, to prowadzisz również, macie z koleżanką tutaj z pracy, również prowadzicie podcasty, tak? I oprócz tych podcastów jeszcze spotkania z kobietami, czyli to nie jest tylko stricte... Tak, ja powiem Tobie szczerze, że od kiedy zaczęłam tą swoją wizję wdrażać na te pozerki, to nigdy nie było tak, że to jest produkt i koniec. Zaczynało się od bloga, więc to zawsze było trochę pokazywanie takiego lifestyle'u, całej otoczki, tego, gdzie spędzam czas, w jaki sposób. To było tak naprawdę... Teraz to wszystko jest na Instagramie. Kiedyś było naprawdę na blogu, więc trzeba było się napracować, żeby spisać post, zrobić całą sesję zdjęciową. Teraz robimy jedno zdjęcie i 5 hashtagów i to wystarczy. W każdym razie zawsze to była ta historia i taka fajna otoczka. Ja też zanim otworzyłam pozerki, współorganizowałam bardzo fajny projekt z dwoma koleżankami, projekt Mała Czarna i to były pokazy mody w Poznaniu, które już na koniec robiłyśmy na skalę około 1000 osób, więc tak naprawdę duże wydarzenie. Ostatnio odbyło się na targach, potem się troszeczkę rozeszłyśmy zawodowo, więc na tej 10. edycji stanęło, ale to mi dało też takie zaplecze właśnie pod kątem organizacji. Tak więc zawsze gdzieś tam otwarcia pozerek były huczne, zawsze podczas sesji zdjęciowych też dużo rzeczy się działo i rozmawiałyśmy i wrzucałyśmy backstage. Nigdy nie pokazywałyśmy samego produktu, tylko zawsze też taką opowieść, historię przedstawiałyśmy modelki, aby klient jakby widział więcej. I to myślę, że nas bardzo długo wyróżniało. Teraz ogólnie mam wrażenie, że jest taka moda, że każdy tak pokazuje, wiesz, to zaplecze, pokazuje to, co robi, ale my zawsze dawałyśmy od siebie coś więcej. Rzeczy, które często są... mój mąż zawsze się śmiał, po co to robisz? Przecież nic na tym nie zarabiasz. Typu właśnie pierwsze spotkania, pozerki Girl Talks, które się odbywały przed pandemią. Też tak uważam, że wiesz, jakby traktuję to jako przekazywanie wiedzy, zapraszanie fajnych, ciekawych, inspirujących kobiet. Jak zaczęła się pandemia, organizowałyśmy również live'y z ciekawymi osobami. Wtedy był szał na te live'y, więc one naprawdę miały bardzo fajne zasięgi. I wiadomo, nikt z tego niczego nie zarabiał, natomiast było to przekazywanie energii, podtrzymywanie się na duchu w takim trudniejszym czasie, więc uważam, że to wszystko było warto. Dokładnie. I tak samo teraz, kiedy na razie nie możemy wrócić do organizacji eventów, które były naprawdę bardzo fajną formą spędzania. W sumie takiej soboty przychodziły, wiesz, kobiety z dziećmi, z przyjaciółkami, były targi, były panele dyskusyjne, ale było też dużo edukacji podczas drugiego spotkania o zrównoważonej modzie, więc zawsze tutaj była ta wartość dodana. Natomiast teraz zdecydowałyśmy się, aby te inspirujące kobiety zapraszać do rozmów. I Zuza, która
która tutaj też w Pozerkach pracuje, studiuje również dziennikarstwo w Warszawie, więc ma takie zacięcie dziennikarskie, przeprowadza fantastycznie zresztą te rozmowy i można je wysłuchać na Spotify'u. Wystarczy wpisać Pozerki Girl Talks. Mamy chyba 4 albo 5 odcinków, ale mniej więcej co 1,5 tygodnia pojawia się nowy, więc myślę, że jest to fajna forma przy bieganiu, czy przy, wiesz, kiedy jedziemy i stoimy w korku, można sobie włączyć i czegoś się dowiedzieć. I tam jest też również historia Pauliny, czyli historia, jak doszła do tego, jak zaczynała początki twojej drogi. Jesteś, oprócz tego, że masz masę tych wszystkich rzeczy, to jeszcze jesteś stylistką w Poznaniu, w Galerii Poznania w Poznaniu, prawda? Czyli to cały czas funkcjonuje, ta twoja... Tak. Powiem szczerze, że myślałam, że to w pewnym momencie będzie już troszeczkę mi kolidowało, ponieważ współpracę z Poznaniem zaczęłam, jak tylko powstało to centrum handlowe i faktycznie to była wtedy bardzo innowacyjna usługa. To jest usługa, która jest darmowa dla klientów, więc naprawdę uważam, że super warto z tego korzystać. Potem zaszłam w ciążę, miałam chwilę przerwy, w międzyczasie doszła jeszcze jedna stylistka, Sylwia, która jest do dzisiaj, ale okazało się, że usługa ma takie wzięcie, że na dzień dzisiejszy jesteśmy tam we dwie. To są indywidualne spotkania z klientami, na które można się umawiać ze mną we wtorki i w czwartki. Teraz galerie, jak wiemy, ruszyły, więc... A jak się umówić? Wystarczy wejść na stronę albo zadzwonić na infolinię Poznani, wypełnić krótki formularz. Takie spotkanie też do niczego nie zobowiązuje, więc uważam, że jest to fajna forma. Bez problemu sobie radzę, bo to są 2 dni w tygodniu, gdzie po prostu jestem w stanie sobie to zaplanować, a powiem Tobie szczerze, że tutaj wiadomo, mamy jakieś ograniczone grono klientek, które lubią nasz styl, lubią Pozerki, lubią polskich projektantów. Natomiast w Poznaniu spotykam tak różnorodnych ludzi, że powiem Tobie szczerze, cały czas się uczę, jakie są też potrzeby tych klientek, czego będziemy dzisiaj szukały, wiesz, co chcą ukryć, a co wyeksponować. Klientek czy klientów też? Klientów również, oczywiście rzadziej i są też czasami takie, wiesz, trochę śmieszne te stylizacje na zasadzie, że pan chciałby wypić kawę, wiesz, a może potem pomyślałby o zakupach, więc jest też dosyć zabawnie. Natomiast klientek jest dużo, dużo więcej i naprawdę są bardzo różne. Od pań, które chcą właśnie przedyskutować, jakie kolory im pasują, jakie fasony i po prostu tą godzinę siedzimy i rozmawiamy, po klientki bardzo zdecydowane, które po prostu idą, szaleją, kupują i odświeżają garderobę na wiosnę, albo po prostu szukają czegoś na konkretną okazję. Tak więc myślę, że też to wykształcenie coachingowe bardzo mocno mi pomaga w tej pracy, ponieważ czasami ktoś przychodzi do stylistki, a tak naprawdę zmaga się z innym problemem czy dylematem, a myśli, że to przez to, że po prostu czuje się niepewny, bo nie potrafi się ubrać. Więc to są różne historie. Ale naprawdę cały czas w tej pracy się uczę i przekładam to też na pracę tutaj w swojej marce. Mhm. To prawda, teraz w tych czasach zauważyłam, że do wielu różnych branż, do wielu ludzi z różnych branży przychodzą ludzie i chcą się tutaj, chcą porozmawiać, wyżalić się, bo teraz mają różne problemy, czy finansowe, i zamiast do psychologa to idą czy do fryzjerów, do kosmetyczek, prawda, do różnych takich innych osób. Powiedz, czym się inspirujesz? Kto cię inspiruje w życiu? Powiem Tobie szczerze, że najbardziej zawsze inspirowały mnie podróże, dlatego teraz troszeczkę czuję, wiesz, ten deficyt takiej inspiracji i takich różnorodnych bodźców, ponieważ ja najbardziej lubię wyjazdy, wiesz, do dużych miast, krótkie wyjazdy, nie lubię siedzieć za długo. Egzotyczne kierunki jeszcze nie były mi pisane, więc może jak wyjadę, wiesz, na Bali, to już w ogóle wrócę z głową pełną pomysłów, albo tam zostanę jak Ania Skóra. Natomiast wszystkie takie wypady do takich fajnych właśnie stolic, najlepiej wspominam wyjazd do Tel Awiwu, po którym naprawdę głowa po prostu mi pękała, ponieważ tam naprawdę można spotkać bardzo wielu, w ogóle jest bardzo duża mieszanka kultur, ale ludzie są w ogóle bardzo ładni, wszyscy są zadbani, dużo osób biega i naprawdę tam można sobie tych wszystkich ludzi poobserwować, zobaczyć też, jak się ubierają, więc podróże to jest po prostu numer jeden. Widzisz, mentalność ludzi, prawda? Oczywiście, są bardziej otwarci. Ten Tel Awiw to wszyscy porównują trochę do takiego Miami, chociaż w Miami nie byłam, ale może coś w tym, wiesz, coś w tym jest. Natomiast teraz już prawie rok, od kiedy w sumie tych wyjazdów tak za bardzo no nie ma takiej dużej możliwości. My też jesteśmy raczej takimi osobami, które patrzą bezpiecznie, więc wiesz, wolimy poczekać niż ryzykować, zaraz będziemy zaszczepieni, to już będzie trochę inaczej. W każdym razie no nie powiem, że inspiruję się od projektantów, bo to tak naprawdę robią sieciówki, więc uważam, że to jest jakby droga na skróty, ale
ale też polski projektant nigdy nie wygra z sieciówką, bo wiadomo, trendy są sezonowe, jednak jeżeli klient wybiera trend, to chciałby go mieć albo od projektanta, albo po prostu w dobrej cenie, bo wie, że zaraz to będzie wymieniał, więc my raczej stawiamy na jakość. Nasza ta kolekcja to nawet nie była nowa kolekcja, tylko postanowiłyśmy pokazać w nowej odsłonie takie klasyki pozerek, czyli rzeczy ponadczasowe, bawełniane topy, które fajnie modelują sylwetkę, popelinowe koszule, takie oversize, które wyglądają, jakbyś pożyczyła je od swojego faceta. I takie rzeczy, które wiesz, kupimy, zainwestujemy, pozostaną z nami na lata, więc zdecydowanie tak, ten rok w pozerkach jak na razie jest taki dosyć bezpieczny, basicowy, no ale mam nadzieję, że po wakacjach, które może coś więcej przyniosą, to ta kampania jesienno-zimowa będzie troszeczkę bardziej szalona, żeby faktycznie te nasze klientki troszeczkę zaskoczyć. A gdzie więcej, no inspiruje mnie na pewno no też kino, teatr, muzyka, takie wiesz, rzeczy związane z kulturą, ale nie stricte sfokusowane, na pewno nie blogerki modowe i wiesz, ten jakby taki hermetyczny świat, bo to faktycznie trzeba spojrzeć gdzieś dalej, gdzieś szerzej, żeby po prostu też nie powielać. A jak dużą moc ma Instagram? Myślę, że ma dużą, ale też niestety wydaje mi się, że coraz mniejszą, że troszeczkę wszyscy już mamy dosyć tego, wiesz, pokazywania, bo to trudno jest ukryć, że pewne rzeczy są po prostu sponsorowane i nie są naturalne. Ja sama prowadzę swoje prywatne konto, które ma już prawie 10 tysięcy obserwatorów, więc też tych propozycji współpracy mam dużo, ale naprawdę mocno je przesiewam, bo nie zawsze chodzi o to, żeby zarobić ten 1000 zł, tylko żeby pokazać, wiesz, jeżeli to jest zgodne ze mną, mi się podoba i faktycznie bym z tego korzystał, stała, to jak najbardziej chętnie dam ten rabat dla obserwatorów i skorzystam z takiej współpracy. Natomiast sama w ogóle nie oglądam tego typu dziewczyn, ponieważ uważam, że jest to dla mnie takie, wiesz, trochę nieautentyczne, a poza tym no nic to nie wnosi. Ja też nie jestem zakupoholiczką, jestem raczej wbrew pozorom minimalistką, więc jeżeli chodzi o siłę internetu, my też współpracujemy z dziewczynami, które mają małe zasięgi, ale mają po prostu fajny content, są ciekawymi osobami z wykształcenia, podróżują. Jedna współpraca, którą podjęłyśmy, była odpłatna. No i faktycznie przełożyła się na sprzedaż, ale to też może nie jest do końca target klientek, na których nam zależy. Wiesz, jednak mamy takie już wypracowane kontakty, klientki, które też szyją na miarę, które nas znają prywatnie, personalnie, mają do nas zaufanie. Są produkty, które sprzedajemy bardziej masowo, jak t-shirty czy topy, ale jednak cenimy sobie, wiesz, tą autentyczność, ten taki kontakt z klientem i to, że klientka się dowie od swojej przyjaciółki, która ma fajną spódnicę, o, pozerki, a nie, że będzie jej wyskakiwała, wiesz, z szafy reklama i każdy. Każda, wiesz, influencerka będzie teraz w danym topie. To nie jest jakby nasz styl. Paulina, na zakończenie powiedz, co byś zrobiła, gdybyś się nie bała? Kto powiedział, że się boję? No właśnie, wydaje mi się, że jesteś odważna. Czy jest jakaś taka rzecz, którą zrobiłabyś, gdybyś się nie bała? Na pewno bym pomieszkała trochę za granicą, wiesz, to akurat zawsze mnie tutaj trzymało, że jestem bardzo związana z rodzicami i jestem taką osobą, tak jak już wspomniałam, bardzo bezpieczną, a gdybym się nie bała, to pewnie od razu po maturze wyjechałabym sobie, wiesz, pomieszkać gdzieś za granicą, trochę doświadczyć czegoś innego, czegoś nowego, bo teraz jak sobie, wiesz, popatrzę wstecz, to właśnie o tym zawsze myślę, że szkoda, że nigdy nie poznałam trochę szerzej tego świata, chociaż ja może, wiesz, tak? Tak, ja mam to samo i też sobie myślę, że właśnie dlaczego chciałabym w ogóle to zrobić nawet teraz, bo wydaje mi się, że za kilka, za może 20 lat będę żałować, czemu tego nie zrobiłam, gdy byłam młoda, gdy jeszcze nie miałam tak, zobowiązań, dokładnie. Tak, no to jest takie coś. No, to jest jakby jedyna rzecz, ale zawsze miałam jeszcze chłopaka na miejscu, tak. Już tutaj te koszulki i po prostu, no to może ten strach mnie gdzieś, wiesz, ale zawsze można sobie na przykład na miesiąc gdzieś wyjechać i taka możliwość pewnie by była kiedyś. No może kiedyś, masz rację. Fajnie by było się trochę oderwać, zmienić otoczenie i po prostu spróbować takiego, wiesz, innego życia, może nawet prostszego w jakimś takim bardziej ustronnym miejscu, a może właśnie w takim, wiesz, szalonym i głośnym mieście, kto wie. Kto wie. Bardzo mi się z Tobą rozmawia dobrze i zawsze dużo rozmawiamy. Ten czas niestety nam ucieka, ale chciałabym na koniec jeszcze pokazać Twojego pieska. Dobrze. Bo jest po prostu przepiękny, przemiły i no, to jest właśnie pies. To wczoraj był u fryzjera, więc dzisiaj jest bardzo elegancki. Powiedz, jak się nazywa. To jest Bebe, od ciasteczek Bebe. Jest to tutaj wierny towarzysz, tak. Nasz w pozerkach. Tam zawsze Cię wspiera i w wywiadach i w całym... tutaj we wszystkim, co robisz. Także dzięki Ci, Paulina. Bardzo dziękuję, że przyjechałaś. Także dzięki. Do zobaczenia. I do zobaczenia.